Muzeum Śląskie w Katowicach zostało oficjalnie otwarte. 26 czerwca w ramach festiwalu otwarcia udostępniono dla zwiedzających część podziemną głównego budynku muzealnego, w którym znajdują się najważniejsze wystawy stałe i czasowe. 90 lat oczekiwania na siedzibę Muzeum Śląskiego z prawdziwego zdarzenia dobiegło końca i jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy i w tym miejscu, w którym się znajdujemy, w bardzo szczęśliwym miejscu i w bardzo szczęśliwym czasie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to 90 lat to rzeczywiście były tysiące decyzji, tysiące zaangażowanych osób, ta historia mogła się potoczyć w sposób zupełnie inny. To jest przede wszystkim największa przestrzeń wystawiennicza w Polsce, to jest 6 wystaw stałych, zupełnie unikatowych zbiorów. Wspomnę tylko chociażby o Galerii Malarstwa Nieprofesjonalnego, najbardziej profesjonalnej z kolekcji nieprofesjonalnej sztuki w Polsce. Mamy scenografię polską, jedyną stałą wystawę poświęconą scenografii nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a prawdopodobnie w świecie. Muzeum to nie są tylko wystawy, to jest przede wszystkim wyjątkowa przestrzeń, nie tylko właśnie ta wystawiennicza, ale to cała infrastruktura, która powstała wokół, czyli to jest wyjątkowe tak naprawdę miejsce w sercu miasta, to jest przestrzeń publiczna, w której możemy się spotykać wychodząc z muzeum albo przychodząc po prostu do tej przestrzeni parkowej, biorąc udział w wydarzeniach albo po prostu spacerując, bo to jest świetne miejsce do spędzania wolnego czasu, a muzeum też oferuje różne formy spędzania tego czasu wolnego. Jest kafeteria, za chwilę ruszy restauracja, jest czytelnia, biblioteka, do której można przyjść, ale też całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że alejki na terenie parkowym to jest jedna z lepszych miejscówek do gry w bóle, nie tylko w Katowicach, ale i na Śląsku, więc to jest naprawdę teren wielofunkcyjny i zachęcam, żeby przychodzić i odkrywać go dla siebie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa Światło historii Górny Śląsk na przestrzeni dziejów. To nie jest to wystawa, którą można obejrzeć raz. Nie jest to wystawa, to można przejść nią, przejść i tak dalej, ale jak człowiek chce obejrzeć, posmakować, używam celowo tego słowa, posmakować pewnych szczegółów, pewne anegdoty, wejść w pewne tematy, to kilka wizyt jest tutaj koniecznych. W przestrzeni miasta XIX-wiecznego mamy znakomite pamiątki etnologiczne, nazwijmy to, czyli pamiątki życia codziennego ówczesnych lat. Doskonale prezentuje się fotel marszałka Sejmu Śląskiego w witrynie ulicy Międzywojennej. Przedwojenne, autentyczne tablice, szyldy, które można tutaj zobaczyć. One się świetnie wkomponowały właśnie w tą scenografię, podobnie jak wnętrze Izby Familoka i tak dalej, i tak dalej. Ja mógłbym mówić długo na ten temat, najlepiej przyjść i samemu zobaczyć. Goście mogli także zwiedzić dwie niezwykłe galerie, zawierające eksponaty pochodzące z okresu od XVIII wieku do czasów współczesnych. Dokładnie jesteśmy na początku 3 galerii stałych, które są w jednym ciągu na poziomie -2. Czyli przy Galerii Sztuki Polskiej 1800-1945. Jest to galeria, która prezentuje najstarszą część malarstwa, ale również i rzeźby z naszych zbiorów, właśnie od mniej więcej połowy XIX wieku aż do 1945 roku. Naszą wizytówką, która otwiera i zaprasza gości do galerii, jest oczywiście duży portret autorstwa Jana Matejki. Możemy powiedzieć, że w jakim sensie jesteśmy szczęściarzami, że wreszcie się udało po różnych trudnościach, po różnych perypetiach, które tej budowie też towarzyszyły, wreszcie otworzyć i przede wszystkim udostępnić dla szerszej publiczności te zbiory już w nowym otoczeniu. Prezentujemy naszym zwiedzającym sztukę, która powstała po 1945 aż do czasów współczesnych. Mogą zobaczyć nasze zbiory, bo jak każda wystawa stała, głównie czerpiemy z naszych zasobów, z naszej kolekcji. No, tak jak wspomniałam, jest to sztuka, która powstała po 1945 roku, czyli mamy tą część najdawniejszą i kończymy tą częścią, która jest najbardziej współczesna. No, prezentujemy artystów bardzo znanych, ale też postanowiliśmy pokazać tych, którzy są z regionem związani. Może są mniej znani, może też mniej doceniani, a warto jednak ich pracę poznać i docenić. Tak zbierając te wszystkie impresje razem, to ja myślę, że tu się udało osiągnąć coś takiego, co się w architekturze chyba i w urbanistyce nieczęsto udaje. To znaczy udało się zjednoczyć przeszłość i pamięć o przeszłości, czyli to, że jesteśmy na terenie byłej kopalni, że ziemia tu ma specyficzne znaczenie i że bycie pod ziemią też ma specyficzne znaczenie, z zupełnie nowym przeznaczeniem. To znaczy z przeznaczeniem tego na przestrzeń artystyczną i muzealną. Na zewnątrz zwiedzający mogli skorzystać z dostępnych atrakcji. Między innymi wjechać na szyb Warszawa, który pełni obecnie rolę wieży widokowej.
Następnego dnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska, marszałek i wojewoda śląski oraz prezydent Katowic uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowej siedziby muzeum. Muzeum Śląskie było szalenie ważne dla Ślązaków. Jak ważne, to niech świadczy o tym decyzja okupanta niemieckiego, który zaczął od tego okupację Katowic, że rozebrał ten gmach. A nie próbował go przystosować do innych funkcji, po prostu go zniszczył. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że tak naprawdę to instytucje kultury są osią skupienia tożsamości regionalnej, narodowej. Ja żałuję bardzo, że przez tyle dziesięcioleci Katowice nie doczekały się reanimacji i rewitalizacji tego projektu. Dopiero w 1984 roku przywrócono muzeum do istnienia dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczników przede wszystkim. I chociaż wtedy były pieniądze na wszystko, wydawało się, bo 80. lata to akurat okres ogromnej prosperity dla Wygórnego Śląska, to jakoś nikomu nie przyszło do głowy, że potrzebny jest nowy budynek muzeum. Zaprojektowano, ale nigdy go nie zrealizowano. Wszystko inne było ważniejsze niż gmach muzealny. Dlatego, jak powiedziałam dzisiaj, z odrobiną żalu myślę o tym, że tak późno dochodzi do tego wielkiego zadośćuczynienia dla Ślązaków, jakim jest postawienie tutaj w centrum Górnego Śląska świetnego, nowego, ogromnego, wielowątkowego, funkcjonalnego gmachu pełnego znakomitych zbiorów i świetnych ludzi, którzy będą tworzyli instytucje kultury tak bardzo Śląskowi potrzebną. Myślę, że ten, kto przejdzie przynajmniej tą ekspozycję dolną, jakby spotyka się z zupełnie innym układem ekspozycji, ale też i odbiorem, dlatego że każdy fragment ekspozycji ściśle związany jest z epoką, którą odzwierciedla i myślę, że dla starszych mieszkańców będzie to przypomnienie ich jakości życia w latach 50., 70., 90., to co na to, co młodzi dzisiaj patrzą już tak trochę z przymrużeniem oka, dla wielu mieszkańców, którzy właśnie w tych czasach żyli, to była codzienność. Duma, satysfakcja, radość i naprawdę serducho bardzo mocno bije, bo wreszcie mamy naprawdę obiekt Muzeum Śląskiego na miarę tej historii naszej, trudnej historii, często poplątanej, ale w bardzo ciekawy sposób tutaj przedstawionej w tym muzeum poprzez tą wystawę stałą, która będzie tutaj funkcjonowała. Naprawdę piękny obiekt pod ziemią, nawiązujący do tradycji tego miejsca. O, tutaj przecież całkiem niedawno, kilkanaście lat temu jeszcze tętniło życie kopalni Katowice, a dzisiaj właśnie w tym centrum naszego miasta jest stworzona nowa jakość, nowa przestrzeń, współgrająca z tym, co tutaj nas otacza, bo i przecież budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek, no i pięknie zaaranżowana ta przestrzeń służąca naszym mieszkańcom, ale i nie tylko. Myślę i również gościom, których bardzo serdecznie zapraszam z innych miast, z innych krajów. Są kolejne pomysły na kolejne obiekty tutaj. Wspólnie już z marszałkiem zajmujemy się kolejną realizacją na terenie pokopalni Katowice. Brakuje mi tylko dużej metropolii po to, żeby to nie tylko mieszkańcy Katowic składali się na tą wizytówkę całego naszego Górnego Śląska, ale również dobrze było, żebyśmy zaangażowali się wszyscy jako mieszkańcy tej aglomeracji dużej katowickiej, ale i nie tylko, myślę, w ten wspaniały pomysł realizacji budowy nowego wizerunku stolicy Górnego Śląska. Osoby, które nie miały okazji bezpłatnie zwiedzić nowej siedziby Muzeum Śląskiego podczas festiwalu otwarcia, mogą to uczynić do końca lipca.